Dzień dobry, albo raczej dobry wieczór. Ja się chciałem przedstawić dzisiaj Państwu tutaj taką jakby miejscówkę u nas, którą ktoś wymyślił. Nazywa się to Aleja Polsko-Mołdawska. Partnerstwo bez barier, bla bla bla, czyli chyba, że to jest przyjazne dla po prostu inwalidów, tak, na wózkach. I myślę sobie, że ta Aleja Polsko-Mołdawska to jest po prostu chyba ten odcinek tutaj koło marketów. To jest na pewno ten odcinek koło tutaj marketów, których nazwy nie będę podawał, bo nie można reklamować. O. Ale takie coś. Ale według w ogóle informacji, definicji, aleja to jest coś po prostu takiego, co powinno mieć. W ogóle to, ten znak jest skierowany nie wzdłuż tej alei, tylko jest skierowany tak jakby na uboczu. Tutaj na pewno to nie jest ta aleja, no bo tu jest wjazd po prostu na posesję prywatnych mieszkań. Także to jest jakieś na, no jak to się nazywa, no, na osiedle mieszkaniowe. Więc jeśli to nie jest tutaj, a tutaj jest po prostu taka bieda trochę ta aleja, no bo aleja z definicji musi mieć drzewa i to po obu stronach najlepiej te drzewa musi mieć. Jeśli to nie ma drzew, to jest, nie jest aleja, tylko to jest po prostu bieda chodnik, no i tyle. Więc to nie jest aleja. Jeśli to nie jest aleja i to też nie jest aleja, no to oznacza, że Aleja Polsko-Mołdawska, Partnerstwo bez barier, to musi być tutaj. Ładnie rosną drzewka. I tutaj proszę bardzo, jaka to zbudowana, wspaniała i przaśna. Jaka to wspaniała aleja naszej przyjaźni Mołdawii z Polską. Duda uwielbia Mołdawię i przyjaźnimy się z Mołdawią serdecznie. Kto nie zna kogoś z Mołdawii i go nie uwielbia? No ale tu jest właśnie taka aleja. Jeszcze jakby. Proszę bardzo. Ciężki ten. Tutaj by się kończyła ta cała aleja. Jakby Mołdawsko-Polska. No bo tak naprawdę ta droga się najbardziej kwalifikuje pod nazwę aleja, no bo aleja musi mieć drzewa. Nie ma tutaj wyjątków. Także to jest na pewno to miejsce. Dziękuję, pozdrawiam.